Stał się nasz zawodnik Piotr Fias, który także stanął na podium. Polak oddał w pierwszej kolejce najdłuższy skok dnia, 111 metrów, w drugim osiągnął 106 i zajął trzecie miejsce w konkursie. Drugi z naszych reprezentantów, Jan Kowal, był 42. Turniej czterech skoczni zakończył się zwycięstwem Jensa Weissfloga, reprezentanta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przed Matti Nykänenem z Finlandii. Piotr Fias w łącznej punktacji zajął siódme miejsce.